Cześć, ja jestem Szymon, a to jest drugi odcinek z serii Przewodnik po menu w aparacie Sony Alpha A7 III. Dzisiaj zajmiemy się drugą stroną pierwszej zakładki. Zaczynajmy! Okej, jesteśmy już w aparacie. Pierwsza opcja na drugiej stronie to redukcja szumu w długości naświetlania. Możemy ją włączyć lub wyłączyć. Jeśli będziemy mieli włączoną, to zdjęcie przy długości naświetlania dłuższej niż 1 sekunda, weźmiemy 1,3, powinno nam się automatycznie zredukować. Zredukować oczywiście szumy. Zróbmy zdjęcie i porównajmy. To jest włączona opcja, a tu mamy wyłączoną opcję. Ok, jesteśmy teraz w tych dwóch zdjęciach. Tu mamy włączoną opcję, tu mamy wyłączoną opcję. Przyjrzyjmy się. Musiałem zrobić inne zdjęcia, bo tam nie wiedziałem, która jest włączona, która jest wyłączona. A tutaj też tego nie widać. Także przy tych zdjęciach po prostu chyba tego nie dostrzeżemy. Czy są jakieś redukcje szumów, czy nie? No ja na razie nie widzę. Zobaczmy, tutaj gdzieś na rogu. Może jakieś małe różnice są, ale akurat tutaj tego nie widać. Jednak dostrzegalne są małe różnice. Rzeczywiście tutaj jakby to redukcja jest trochę zniwelowana. Tutaj jest trochę tego więcej, ale to są bardzo, przy tej długości naświetlania to są detale dosłownie. Druga opcja to redukcja szumów przy wysokim ISO. Mamy tutaj normalna, niska oraz wyłączona. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. Zatem ISO na maksa. No, może nie na maksa. Sprawdźmy to przy 102 tysiącach. I teraz mamy redukcję normalną, niską oraz wyłączoną. Tutaj mamy zdjęcie z wyłączoną opcją całkowicie, a tu mamy z niską. Sprawdźmy, jakie są różnice, ale już gołym okiem widać, jak bardzo nam to odszumia. Tutaj widać w tym miejscu zwłaszcza plamki takie kolorowe. Właśnie to są te takie szumy. O, już chyba nawet nie muszę dalej pokazywać, bo wiadomo, o co chodzi. Można powiedzieć, że to się sprawdza. Ok, a teraz porównajmy sobie może z normalną, niska z normalną, jeszcze raz, o, bez dwóch zdań. Ok, i to samo, normalna z niską, teraz po lewej mamy niską. Tu mamy normalną, czyli tą poprawę jakby najwyższą. Tutaj widzimy jakieś niebieskie, tutaj tego nie ma. Czyli już jakaś różnica jest w tym wypadku. Tutaj mamy jakieś bardziej takie twarde zdjęcie. Tutaj widać już takie małe wygładzenie. Dobra, pójdźmy może tu, w ten róg. No jest różnica,
Czyli przy normalnej trochę to wygładza jeszcze dodatkowo. Mamy mniej szczegółów. Także chyba zalecana jest niska, moim zdaniem. Kolejna opcja to przestrzeń barw. Mamy tu sRGB oraz Adobe RGB. sRGB to jest nic innego jak najprostsza przestrzeń barw używana przez wszystkich, przez telefony, aparaty, takie, które mamy dostępne na co dzień. Adobe RGB mamy trochę szerszą przestrzeń barw. Jesteśmy na stronie Sony. Tu można sobie wejść i zobaczyć porównanie. sRGB to jest nic innego jak ta przestrzeń barw zaznaczona żółtym trójkątem, a Adobe RGB jest rozszerzona o zielony, żółty, pomarańczowy, tutaj trochę czerwonego wchodzi, oraz kolory niebieskie i taki aqua. Kolejna opcja to kompensacja obiektywu. I mamy tak. Kompensacja winietowania. Ok. Kompensacja winietowania to jest nic innego jak redukowanie winiety, czyli po rogach będziemy mieli ciemne lub po prostu to będzie zredukowane przez aparat. Ok, mamy automatyczne. I ją sobie wyłączymy. Kompensacja winietowania. I tu widzimy na pierwszy rzut oka, że to zdjęcie ma włączoną opcję, a to zdjęcie ma wyłączoną opcję. Przyjrzyjcie się tutaj dokładnie, w tym miejscu. Wyłączona, włączona, wyłączona. Włączona, wyłączona. To samo po tej stronie. Włączona, wyłączona. Kolejne to kompensacja aberracji chromatycznej. Tutaj będę musiał się posłużyć przykładem z internetu, aczkolwiek może będzie widać to na tych zdjęciach. To jest przykład z internetu, dokładnie ze strony Sony. Jak widać, możecie sobie wejść w ten link i zobaczyć dokładnie, o co chodzi. A chodzi o to, że jeśli mamy włączoną opcję, pozbywamy się takich podwójnych obwódek. A tutaj tego, tutaj to nie występuje. Jak trochę widać, ale chodzi o to, żeby tego się pozbyć. To jest akurat przykład, kiedy ustawimy przysłonę większą, a tu mamy opcję włączoną, czyli tą kompensację. Jak widać, tu jest opcja wyłączona i robią nam się takie podwójne obwódki, a tu jest kompensacja i to nam wszystko niweluje. I ostatnie to jest kompensacja zniekształceń. To zdjęcie mamy z włączoną opcją redukcji zniekształceń, a to mamy wyłączoną, czyli to jest automatyczna, a to jest po prostu wyłączona opcja. Jak widać, jest różnica. Te zdjęcia są bardziej wklęsłe z wyłączoną opcją, a te są bardziej jakby wypukłe. Można to zobaczyć po tej linii na dole szafki. Tu nam jakby to trochę koryguje. Zresztą to z tyłu widać też tą linię. Okej, także różnice widać. To wszystko na dzisiaj. Widzimy się w następnym filmiku na stronie trzeciej. Do zobaczenia. Piotr!